Frekwencja dopisała, pogoda też nie najgorsza jak na środek zimy. Bardzo mnie to cieszy, rzeczywiście potańczyliśmy, nogi zmęczone, ale tańczyć w poloneza z pięknymi damami sama przyjemność. A jeszcze w tak szczytnych okolicznościach, czyli z maturzystami przed ich maturą. Mam nadzieję, że to przyniesie im szczęście, że wszyscy zdadzą tę maturę. Matura otworzy im wrota świata do podbicia, ale oczywiście zawsze będą pamiętali o Opolu i może o tym polonezie, który na rynku opolskim zatańczyli. Szczęście wierzę bardzo, myślę, że to mi się przyda, sama wiara, bo tak naprawdę zobaczymy, jak to będzie, ale liczę, że ten polonez też troszeczkę coś da. A jak u Ciebie wyglądają przygotowania do matury? U Ciebie? W Waszej szkole? No, dużo rzeczy robimy, dużo powtarzamy. No jest troszkę ciężko, bo są braki po zdalnych duże, ale no myślę, że przebrniemy przez to i nauczyciele też nas dużo wspierają w tym wszystkim. Co ma być, to będzie, a będzie dobrze, prawda? Będzie lepiej, jeszcze mamy na ferie zajęcia, także na pewno pójdzie lepiej niż się spodziewamy. Mamy za głową to, że to już ostatni rok i w ogóle wszyscy się rozjadą i jednak chcieliśmy spędzić razem czas, nie? Z jakiego przedmiotu idzie Ci najlepiej, jeżeli idzie? Myślę, że jednak język angielski. On jest takim najprostszym, najłatwiej przychodzącym przedmiotem. Jednak klasa dwujęzyczna, to cały czas mamy ten angielski i tak łatwiej z tym. Najciężej myślę, że z matematyką jest, bo na polskim zawsze tam się coś wymyśli, jednak tam można coś napisać, ale jednak matematyka to jest najbardziej wymagający przedmiot. Już jakieś masz plany, jak już zdasz tą maturę, już wybierasz sobie już jakąś ścieżkę kariery na przykład? Na razie celuję w psychologię, ale tak naprawdę wyniki pokażą wszystko.